Dzień dobry. Nie przedstawiam się dzisiaj nazwiskiem, ponieważ są osoby, które denerwuje to, że takie promuję, że ciągle wypowiadam je i wypowiadam, a oni już niedawno znają. W związku z tym ci, którzy mnie nie znają, to się dowiedzą, wyszukają w innych filmikach, a ci, którzy wiedzą, to call me Krzyś. Jestem Krzyś. Dziękuję, pozdrawiam Aniu za to miłe zwracanie się do mnie Krzyś. I chciałem powiedzieć, że zdziwiłem się znowu kolejny raz, że nie udało mi się skłamać. Już myślałem, że skłamałem, już taką miałem nadzieję. Poszukałem w polskiej Wikipedii tej, ile ten mol zajmuje i już myślałem, że skłamałem. A tutaj się okazuje, że jeżeli się uwzględni coś takiego jak objętość molowa, no to w tym momencie dla idealnego gazu w temperaturze 0 stopni Celsjusza, czyli 273 Kelwina, czyli 0 Celsjusza przy jednej atmosferze czy tam jednym barze, nieważne, mniej więcej przy jednej atmosferze, to wychodzi, że ta objętość molowa to jest 22 decymetry sześcienne. 22 decymetry sześcienne, a więc tyle, ile 22 litry. A 22 litry, no to 22 litry, to tak jak mówiłem o tym karnistrze czy kanistrze, który ma 20 litrów. No to mniej więcej w jednej atmosferze na Ziemi stojący kanister w temperaturze 0 stopni w zimie ma wewnątrz 1 mol gazu, powietrza. 1 mol. To jest gaz idealny. No nie jest to gaz idealny, ale że tak powiem, chodzi o to, że taki mniej więcej idealny. Daje się żyć. Uff, dzięki.